Witaj na kolejnej lekcji języka angielskiego z Mobile English. Dzisiaj poznasz nazwy instrumentów muzycznych. Zacznijmy od fortepianu. Fortepian to po angielsku piano. Niektóre z instrumentów występujących w orkiestrze to skrzypce, violin, wiolonczela, cello, flet, flute, trąbka, trumpet, saksofon, saxophone, harfa, harp. Teraz przejdźmy do innych instrumentów, takich jak gitara, guitar. Przy czym gitara elektryczna to po prostu electric guitar. Perkusja to drums. Akordeon, accordion. Organy, organ. Grać na jakimś instrumencie to play. Zazwyczaj przed nazwą instrumentu trzeba dodać słówko the, a więc grać na skrzypcach to play the violin. Grać na gitarze play the guitar. Jeśli chcemy kogoś zapytać, czy potrafi grać na przykład na fortepianie, powiemy can you play the piano? Jeśli sami umiemy grać, powiemy I can play the piano. A teraz usłyszysz wszystkie słówka i wyrażenia z tej lekcji. Proszę, powtarzaj po mnie. Piano. Violin. Cello. Flute. Trumpet, saxophone, harp, guitar, electric guitar, drums, accordion, organ, play the guitar. I can play the guitar. Can you play the guitar? Świetnie. Teraz sprawdźmy, co udało Ci się zapamiętać z tej lekcji. Jak powiesz po angielsku skrzypce? Skrzypce to oczywiście violin. A jak będzie gitara? Bardzo dobrze. Gitara to guitar. Jak po angielsku powiesz saksofon? Tak. Saksofon to saksofon. A teraz spróbuj powiedzieć umiem grać na saksofonie. Oczywiście, to I can play the saxophone. To wszystko na dziś. Zapraszam na stronę www.angielskizdojazdem.pl, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały do dzisiejszej lekcji.